missing you. Hej, witaj, tutaj Edsut i witam was w kolejnym odcinku serii Assassin's Creed 2. Słowem wstępu, nie było odcinków, ponieważ miałem mnóstwo spraw na głowie z przeprowadzką, ale teraz kontynuujemy serię. Pamiętacie lub nie, byliśmy u Leonardo, on nam trochę tych stron kodeksu rozkodował, przetłumaczył i teraz, no właśnie, czym my się teraz zajmiemy? Patrzyłem na mapę i interesowałoby mnie pójść po tą stronę kodeksu. I aktualnie chyba to zrobimy. No fajnie, ustaw ten znacznik, dobra. W którą to mańkę? W tą. No to nie ma co się opierdalać, wbijamy na dach. Szczerze mówiąc, nie bardzo pamiętam, co się aktualnie w Assassinie dzieje. No, dawaj, dawaj. Jak ty się nazywał? La Firenze. Ezio to był. Ezio. Nie byłem pewien, jak się nazywa gościu. Taka przerwa. A, już pamiętam, ostrzynka. No i ty, co ty robisz, gościu? Do przodu. Już pamiętam, czy mamy się zająć. Mamy zabić tego ojca Dubka? Dobrze pamiętam? Tego Puzio? Chyba tak? Nie wiem? Może? A! Gościu! On to lubi mnie z tego sprowadzać. A, tu mamy jakiegoś żołnierza. O, ja pamiętam, co lubiłem robić, hehehe. Ostrza wyjęte, ostrza wyjęte. Tup, 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 tup. O kurde. Nie, 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 o to mi chodzi. No, zabij go. No. Ciało spadnie? Ciało spadnie? Ciało spadnie? No nie bardzo. Ups. Ups, ciało poszło samo. Jezu. Się goś rozwalił, jak żaba na liściu. No ale coś tam po tym, po francus... Nie, po włosku krzyczy. Nie, nie, dobrze, po włosku, we Włoszech jesteśmy. Nie, no, nie, dobrze, dobrze, na pewno we Włoszech. Tak nie miałem pewności, szczerze mówiąc. Ła! Gościu! No, biegniemy potem stronę kodeksu, nie manuskrypt. No manuskrypt w sumie też. Czemuś się debilu nie łapał drabajny? Nieważne. Dobra, gdzieś jest... Czemu na się jakoś tak na szaro jest? Dlaczego? Że co, że już mam ją? Nie, abym nie, abym już ją miał, to by mi... Auć. Zaraz. A to co to jest za... Co to za gości? Czemu przed mną spierdziela? Halo? Au! Co? Ej, ty, a to za co? Za co to? Przepraszam bardzo. Okay. Czym się broń wyciągało? Nie tym. Kurde, kółeczko, kółeczko. Kurde. A daj, przetrzymaj chwilę, muszę ogarnąć, czym się... Kół, dobrze. Które to była moja lepsza chwila? Już nawet nie pamiętam, wyposażenie. Uzbrojenie. Stary miecz syryjski, pokaż mi. Obrażenia 1. Kuźwa, nie ten przycisk, ała! Jeszcze mnie dojebił tam. Uzbrojenie, to ma 1. A ten uginał. Też 1, ale 1, 1, 2. A to ma... 1, 2, 3! Co stary miecz syryjski jest zdecydowanie lepszy. Dobra. Pytanie tylko, które to? Kuźwa. Ja pierdzielę. Pytanie.
Puginał jest taki dziwnie zaostrzony, więc... Tak, puginał jest tak dziwnie zaostrzony, taki okrąglasty, więc... Stary miecz syryjski to będzie to, co ja chcę. Z tą ikoną. A, mam go wybranego, dobra. Dobra, panowie. Ty! Czekaj! Czekaj! Super, ale to jest... Kuźwa, to nie jest to! To jest miecz, który ja chcę. Ała! No. Ała, zaraz mnie dojebie, skurczy syn. Jest! I podziękował, tylko pytanie... Z jakiego chuja byście mnie gonili? Co ja wam takiego zrobiłem? Może co oni biedni? 5 florenów. O, 4, jeszcze lepiej. Gościu, ty byś miał 3? W sumie byłoby sympatyczne. O, zgadłem! Miał 3 floreny! Bogactwo! Dobra. Teraz pytanie, chcę dostać się tam do środka. Aha, koledzy pobiegli za mną i... No to spoko. Wow, gdzie ja jestem? Dobra, nieważne. Ale to wygląda... No, bogato Havira. Dobra, jest strona kodeksu. Może podejdziemy do medyka i niech nas medyk troszkę podleczy. Hejo. Ulecz. Tak, chcę się wyleczyć. 50 florenów to jeszcze nie mają. Nawet już się czuję lepiej. Dobra. Mamy stronę manuskryptu. Stronę kodeksu, wróć. No to teraz lecimy do zadania głównego. Tylko szczerze mówiąc, ja bardzo wiem, na czym ono polega, bo w opisie jest tylko początek wspomnienia. Jeśli wiecie, jak sprawdzić, sposób, jak sprawdzić aktualny stan misji, sprawdzić o co chodzi w misji, tak po prostu, to podajcie mi tipy, bo sam nie mam pojęcia, jak tego dokonać. Dobra, Ezio, stój. Ja wiem, że ty się naoglądałeś parkoureja i teraz chcesz się popisać, ale nie dzisiaj, nie tym razem. Ciekawe, czy są gracze, którzy preferują chodzenie ulicami. Bo jak w jedynce to jeszcze było jako tako, tak tutaj w dwójce to już tak trochę przejebane chodzenie ulicami. Ja byle na co czekaj, co, kto? O kuźwa, was tu dużo! Ukryte ostrze. Jebs, ha. I koledzy... Nic ode mnie nie chcą. Zawaliście. A teraz moja ulubiona część. No nie przeszukuj. Dobra, już przeszukuj. 5 florenów. Na co mi te bogactwo? No, on se stoi tam obok. Spokojnie, ja tam nic nie widzę. Za mało mi płacą, żebym się przejmował. Niespodzianka. Cześć. Jeb! Piękne, Jezu, jak wygięło! Prosciutti! Takie chyba jedzenie jest. Prosciutto. Coś mi się tak kojarzy. Dobra, gdzieś tu ma być... Gdzieś tutaj? Ma być... No lis! Za mną, gończy, o, gończy, tego co mam z braku, gończy. Zastanawiam się tylko jedno. Kto umieszcza w takim miejscu lis gończy, bo to nie widzę w tym większego sensu, kto go zobaczy. Dobra, rozgłos zlikwidowany, wolę nie mieć rozgłosu, bo to jest mało sympatyczne. Dobra, wbijamy się z powrotem na dach.
Tam kolegę widzę, ale raczej nie będzie sobie robił jakichś większych kłopotów z moim tu pobytem. Aj, tu mamy teren nieodkryty, nieodkryty. Tam musiałbym lecieć, żeby było... Dobra, chuj, to już następnym razem. No, na to zeskocz. A, bo się złap, też dobra opcja. Coś tacy zdziwieni, no człowiek spadł z dachu. Odszukaj la volpe, lisa, w pobliżu Mercato Vecchio. Lisa? To to kurde jest lisa. Odrzuć, kuźwa, nie, to nacisnąłem. No, zajebuście. Dobra, daleko mnie nie rzuciło, dzięki Bogu. A pytanie, czy ja pamiętam, jak to się robi? O ty, ja cię nie chcia... Kuźwa, przepraszam. Nie. £42 w skrzyni willi. Co? A że zdobyłem rzeczy, że co? No super, tylko tak z ciekawości mnie nurtuje, jak się okradało ludzi. No tak nie. A! Po prostu spacją. No spoko. O kuźwa leżę, nie przyjrzałem się co się dzieje. Oj przepraszam. Kuźwa znowu ludzi okradą, nieważne. Dobra. I tak, zatwierdź, kuźwa. Nie odrzuć. No dobra, o tu jest oko. No przyda się. A, przy okazji, no, zrobiłem, bo muszę odszukać ser w ten sposób i go właśnie widzę. Ale szczerze mówiąc, przydałoby się coś, tu się świeciło tak mocno. A, strażnica czerwona, spoko. No, a wiem, że cel zlokalizowany, gościu. Dawno już go wypatrzyłem. Tylko bardziej mnie interesuje, gdzie tu mogło być to oko. Nie mam cholernego pojęcia, gdzie ono jest, nieważne. Dobra. Ale ja mam mu tak, wyeliminować. Spoko, kryta ostrze wyciągnięte. Teraz delikatnie sobie przejdę. Jest kuźwa z drugiej strony. O! Te! Czyż ty mi właśnie coś zajebał? Ty gówniarzu! Kuźwa, Ezio! Nie, Ezio! No bo gówniak nie poczeka na mnie. Dzięki Bogu jestem... Łe! Z drogi przyjacielu! Spierdalaj, Bart! Dobra, trzeba manewrować, żeby się nie wpieprzyć w ludzi, gościu, kochanie! Kochany w sensie. Rozepczę? Spoko. No. No. Kuźwa, nie bardzo wiem, jak to zrobić. Kuźwa, mać. No z gościem będę się... No z gościem będę się 3 lata bawił. No jak nic. Zaraz się wezmę, kuźwa, po szele czy coś. Jak on, kuźwa, lawiruje. Kuźwa, nie tego! Jajebic. No... Ach! Ale bólu dupy dostaje! Naciśnij, aby powalić osobę, którą ścigasz.
No super, naciskam, naciskam! Ja pierdzielę, chodź tu gnoju! No chodź tu, ja cię! Super, okradłem cię! Ale ja chcę z powrotem moją sakiewkę! Jest! Dobra, udało mi się wreszcie skrypt załapać. Ja pierdzielę! Co to miało być? They call me many things. Murderer, tagliagole, thief. But you may call me La Volpe. At your service, Messer Ezio. How do you know my name? It is my business to know everything in this city. Isn't that why you're here? Indeed. I need to find someone. To know where he'll be before even he does. Who? Francesco de Pazzi. There's word on the street of a caravan just arrived from Roma. A secret meeting at sunset, tonight. You can learn something of Francesco's whereabouts there. Do you know where it is to be held? Ma certo. Let me know when you are ready, and we'll go. Ah, yes. Here is your money. Jedno pytanie. Jak myśmy się kuźwa na tym dachu znaleźli, po pierwsze? Po drugie, czemu ten gościu chce nam pomagać? Nie podoba mi się to, szczerze mówiąc. Nie ufam mu ni w zo. Trzecia sprawa. Dosyć duży poziom poszukiwania mam i szczerze mówiąc z przyjemnością sobie go ściągnę, bo się już przekonałem, że jeśli mnie szukają, to gry, miasto robi się dla mnie niezbyt przyjazne. Kurde, przyciski mi się mylą. Dobra, teraz muszę tam z powrotem. Czy ja muszę zapierdzielać naprawdę po dachach? Lepiej będzie tędy. O, właśnie. Ja cię nie zamierzam skrzywdzić. Czego ty się kuźwa drzesz? Chodź, gęby. Follow me, but we must move fast. Think you can keep up? I pytanie, czy dążysz za mną? Spotkaj się z La Volpe w Santa Maria Novella. No spoko. Czy to jakiś powalony system samouczka, czy co? Panie, w czym tu jest problem? Ezio nie takie rzeczy odpierdziela. A, patrz, panie, tak to się robi. No. No fajnie, gdybym mógł sterować, to już by dawno był przed tobą. Tylko gra każe mi się jak debil... Gra każe mi jak debil czekać. O, kurwa, nie idziesz w górę. No, żebym teraz po dupie nie dostał za to, że nie zauważyłem, że nie idę dalej. To byłoby, powiedzmy, tak średnio przyjemne. Ezio, kuźwa mać! No zapindalaj, jak matkę kocham. Ej, kuźwa, bo mi 30 sekund zostało. A ja nie wiem, gdzie ten debil w sumie jest. Nie wiem, jak to daleko jeszcze. Ej, kuźwa, bo jeszcze nie zdążę. Dajesz! Kuźwa, Ezio! Dobra. No, jak chuj teraz, nie zdążę. No, kuźwa, nie zdążyłem jak nic. 10 sekund. No nie, no. Już nie mam szans zdążyć.
Aż kuźwa tak blisko, kuźwa zwlamiłem w tamtym miejscu i... Wiesz, ja poproszę jeszcze raz. Ja się po prostu, kuźwa, rozkojarzyłem i to wszystko. Dobra, jeszcze raz. Tylko teraz koncentracja, koncentracja i nie zjebać. Czy ty się złapiesz? Chuja się złapiesz! No to umrzesz. Dobra. Ezio, Ezio, Boże, tobą się ciężko steruje. Ja pierdzielę momentami. Wiesz co, wolę już przebiec dołem, dojść w pobliże jego i wtedy wejść gdzieś na budynek. O, na przykład gdzieś... O, na przykład tu. O, patrz, ścieżka jak dla mnie. A kuźwa, niespodzianka, nie spodziewałeś się mnie z tej strony. Here we are. Francesco Di Pazzi is meeting his people inside that church. How do I join them? There are catacombs that run under the city. They will lead you to a place where you catacombe? Can get up on the meeting. Grip that stone handle. Turn it, then slide it down. Thank you for all your help, Volpe. Buona fortuna. No okej. Okay. Tylko tak... Katakumby. Ja słyszałem co nieco o katakumbach i to mnie szczerze mówiąc... Przytrzymaj... Że ja przycisnę, przytrzymał, to się szybciej spina? Nie. Co to mnie gra w bambuko robi? No, obróć w prawo. Ej, przepraszam, on to innego tłumaczył, to wstaczyło pociągnąć do siebie, a nie obrócić w prawo i pociągnąć w dół. Halo, co to miało być? Ech. No ja żyłem w katakumbach. Słyszałem, że to jest po prostu takie przewalone miejsce, ponieważ wymaga co nieco umiejętności poruszania się. Przejdź przez katakumby Santa Maria Novella, aby dostać na spotkanie templariuszy. A no tak, bo oni templariuszami są, zapomniałem o tym. No dobra. Uwaga, teren strzeżony. Tu się coś błyszczy. No, interakcja. Well, tak po prostu. W sumie, no nie wiem, spodziewałem się czegoś więcej, bardziej coś wymagającego. A nie, podejść, pociągnij dźwignię, koniec zagadki. Co to? A, katakumby. No to w sumie kwiatków to ja się nie bardzo mogę tu spodziewać. Chociaż w sumie, nie, chociaż w sumie kwiatków mogę się spodziewać. No. O, i o tym mówiłem. No super, gra mi pokazała, że tam jest dźwignia. No tak, tylko... A inne pytanie. Co ta dźwignia mi otworzy tak właściwie, bo tego to już nie wiem. Lel, jak oni ludzi chowali śmiesznie. Między filarami? Nie, specjalnie wykopane, bo to nie są filary, ale... Pionowo? Jak egipskie mumie? O, to już w ogóle jest hardcore. Jak oni tam to zmieścili? Jak oni tam umieścili? Gdzieś parę metrów nad ziemią. Nie wiem, może to byli alpiniści kiedyś. Dobra, mamy tą dźwignię. Ezio, ciąg za wajchę. Ciąg za wajchę, krąg. A, tu jakaś brama mi się otworzyła. Super, tylko... Pytanie, czy ja nie wrócę w miejsce, w którym ja już byłem? No dobra, jestem tutaj. Nie! Kuźwa, co ty odpiędalasz? Nie mogę z tobą, kolego. No tu, hoppaj.
kolejna dźwignia, która mi otworzy jakąś bramę, tylko którą z kolei? Takie buty i tam cóż, ktoś siedzi. Pytanie, zanim ja tam pójdę, czy ja mam noże do rzucania? Mam, ale nie mogę? Dlaczego? Dobra, szukuję w razie czego. To? O, skup wiary, niespodziewanie. Asia, no, mogłem się domyślać. Dobra. I mogę ten. No, czemu ja noży nie mogę? Przepraszam bardzo, mam 10 noży. How long do we have to stand here, Saverio? It's so cold. What do you want, Ilario? Messer Pazzi is paying us good money to watch the entrance, and the dead won't try to murder us. I can't wait to go home to Elena and tell her how much gold we made tonight. No, żebyś się kuźwa nie zdziwił. Ale żoną to ja się zajmę. To się kuźwa akurat nie martw. No dobra. Mamy tu drzwi, mamy wodę. Trochę boję się w tą wodę wpaść. A nie pamiętam, czemu potrafi pływać, ale ta nie potrafił, a nie chcę trochę zjebać. Odpalę wzrok orła, może on mi coś powie. Tu coś się świta. A, siano, spoko. Się mogę chować, tylko nie bardzo wiem w jakimś to celu. No dobra, podejdźmy do tej drzwi, co oni powiedzą. No dobra, prawie nic. Tu jest jakieś wejście obok, które szczerze mówiąc nie bardzo wiem, gdzie mnie może zaprowadzić. Hem. A, kółeczko sobie zrobiłem. No, tu też nie widzę nic szczególnego. Czy ja tam w wodzie coś... Chyba o wodę chodzi, ale dobra, chuj, próbujemy. Wow, dobra, nie umarłem, mogę nurkować. A, szczerze mówiąc liczyłem na coś więcej, że on tam zanurkuje w dół, może, a może on tak potrafi, tylko ja coś derpię? Co ty robisz? Lecio, jesteś pewny swoich sił. Dobra. Definitywnie nie chodzi o to. Wypin dalej. Dobra. Może tu gdzieś na górę mam wejść? To jest w sumie niewykluczone. O, widzę tu Wandę, ma przejście na lewo. O, tu jakiś patrz pan kolega, Czy ja mogę noże wreszcie? No kuźwa, za co? Znaczy, za co? Dlaczego nie? Chodź tu. Aha, za dupę! Tak, to wykazuje mi, że tam ktoś jeszcze jest. No tak przydałoby się raczej go szybko wyeliminować. Dzień dobry, haha, i do widzenia zarazem. Tak cię ciekawości przeszukam. A nóż jakąś większą gotówkę masz przy sobie? Wow, 3 floreno, gościu. Tu ja cię tak sobie? A pytanie, nie mogę skakać. Pytanie, czy ty dorzucisz tam do wody, bo to byłoby akurat fajna opcja. Ziup! Dobra, nie. Jak se go położę? Co się z nim dzieje? Kolego! A spróbuję. Nie, myślałem, że go złapię jakimś cudem. Dobra. No, dobra. Przeskocz tu. O, super! Widzę, masz szacunek do pokonanych osób. No, rozbujaj się. O, tu widzę coś. Kuźwa! Dobra. Chuj. Już wiem, co mam zrobić, także tajemnicę, co jest za tymi wielkimi drzwiami, rozłożymy na 4 odcinku. Na dzisiaj to byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, zostawcie lajka, komentarz. Do zobaczenia i hej!